Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w imieniu wydawnictwa Znak na małym spotkaniu dotyczącym wielkiej książki. Mianowicie anonsujemy dzisiaj niedługą promocję, premierę książki J.K. Rowling pod tytułem Trafny wybór. Ta książka, jak Państwo już wiedzą, ukazała się jak do tej pory w trzech językach, w języku angielskim, niemieckim, francuskim. Przekroczyła 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy w języku angielskim. No jest na listach hiperbestsellerów we wszystkich tych krajach, w których się ukazała. Jane Rowling budzi uzasadnione zaciekawienie. Autorka, której życie samo było losem kopciuszka, który przeszedł wszystkie szczeble drabiny społecznej, wspinając się na jej szczyty, który przeszedł również wszystkie szczeble drabiny finansowej, wspinając się na jej szczyty. No i ślady tego odnajdujemy w książce, którą tłumaczyła pani Anna Gralak. Tutaj Państwu ją przedstawiam. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować za szansę, którą dostałam, za to, że mogłam przetłumaczyć tę książkę. Oraz za warunki, jakie stworzył mi cały zespół Znaku oraz osoby zaangażowane w ten cały proces, bo to nigdy nie jest tak, że tłumacz pracuje nad książką sam. Musiałam przetłumaczyć ponad 20 stron dziennie. Tym, co wyróżnia tą książkę, jest kreacja właśnie bohaterów. Tutaj nie ma postaci centralnej, a jednak to właśnie bohaterowie tej książki są jakby centralnym jej elementem. Oni nadają też tej powieści specyficzny rytm. J.K. Rowling posiadła jakąś specjalną umiejętność budowania powieści, zarówno jak jeżeli chodzi o bohaterów, o czym pani tutaj mówiła, jak i o akcję. Ona kojarzy mi się z takim pająkiem, który stopniowo buduje swoją sieć i najpierw to są takie rzadkie nici, a potem one się zagęszczają stopniowo w miarę jak ten pająk krąży po tej sieci, prawda? Ona tak krąży, powracając do tych samych bohaterów, kolejno obchodząc niejako tych bohaterów, którzy zjawiają się na scenie, czy też ci bohaterowie, którzy pojawiają się na scenie i za każdym razem pojawiają się w trochę nowym układzie, jakąś nową swoją cechę objawiają, jakąś nową płaszczyznę swojego charakteru ujawniają, jakieś nowe zdarzenie się pojawia wtedy i stopniowo ta powieść się niesłychanie zagęszcza w sposób niezwykle kunsztowny, a zarazem bardzo czytelny. Mam wrażenie, że ta autorka nie należy do rodzaju autorów, którzy piszą na żywioł, to znaczy siadają przed komputerem, przed maszyną do pisania i po prostu nie wiedzą, co się zdarzy jutro. Rzeczywiście z tej powieści przebija zamysł od samego początku. Wiemy, że to jest jakiś plan, że zmierzamy do jakiegoś ściśle określonego końca, nie wiemy do jakiego. Czasami autorka nas zaskakuje, ale rzeczywiście wrażenie robi to, co pan powiedział. Te misternie splecione wątki i bohaterowie, którzy z pozoru nie mają ze sobą nic wspólnego, a jednak ich losy potrafią się w przedziwny sposób łączyć ze sobą. Jej królewska mość zajmowała bardzo szczególne miejsce w życiu Shirley. Kontemplując stronę internetową, Shirley była zadowolona i szczęśliwa, że postąpiła tak, jak należy. Uczyła się od najlepszych. Ja wybierając fragmenty do zaprezentowania tutaj, miałam ich dużo, dużo więcej. Oczywiście czas nie pozwala na to, żeby wszystkie je przeczytać, ale to były właśnie fragmenty, które przedstawiały tych różnych bohaterów, te różne rodziny i te różne sekrety. I ja jestem wciągnięta w sieć, nie dokończyłam jeszcze książki. Jestem przed niesamowitym zakończeniem, tak jak mi zdradziła tłumaczka. I faktycznie jest coś niezwykle wciągającego w tej książce i w tych sekretach tej kultury
mieszczańskiej, z tą całą fasadą, z tymi tajemnicami i z tą pokrętnością, którą próbuje Rowling obnażyć. Także bardzo serdecznie też gratuluję tłumaczenia. Postanowiliśmy więc zorganizować wielką ogólnopolską dyskusję o tejże książce. I wygląda to w sposób następujący. Ogłosiliśmy, że dyskusyjne kluby książki mogą się zgłaszać do nas z prośbą o książki, o trafny wybór J.K. Rowling, które wyślę do klubu wydawnictwo Znak po przeczytaniu tego samego dnia, a będzie to 12 grudnia, o tej samej godzinie, o 18:00 w całej Polsce dyskusyjne kluby książki spotkają się, by o tej książce porozmawiać. Opiszą to spotkanie, a to za pomocą recenzji i zrobią sobie pamiątkowe zdjęcie z tej dyskusji. My wspólnie z wydawnictwem Znak złożymy to razem, stwarzając no chyba największe w historii świata być może zaproszenie dla autorki. Wyślemy te zdjęcia, wyślemy te recenzje. Licząc na to, że jak ta wielka księga wyląduje na jej biurku, tudzież na biurku jej asystentów, nie będzie miała możliwości ani serca, by nam odmówić i przyjedzie i z klubowiczami się spotka.